Cześć, z tej strony Kaplik i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś opowiem pokrótce o nowym announcemencie, który został nam przedstawiony, a dokładnie chodzi o prywatne ligi, które będzie można kupić za punkty w Pawłowej Exa dla siebie i znajomych. Ale zanim przejdziemy do sedna, chciałbym Was poinformować, że w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszona największa ekspansja w tym roku. Do tego chcę nadmienić, że prywatne ligi nie będą zastępowały nam lig normalnych, takich jak Delf bądź poprzednia liga Incursion. A teraz przejdźmy do materiału. Więc tak. Tego typu ligi zostały zaprojektowane z myślą o dwóch grupach ludzi. Jedną z nich są to osoby, które chciałyby bardziej wymagającą, cięższą grę, a drugą grupą ludzi są osoby, które chciałyby zobaczyć, jak ich znajomi dają sobie radę na takiej lidze, gdzie na przykład nie dropią Magic i Rare itemy. I te osoby będą skazane tylko i wyłącznie na to, co sami wykraftują przy pomocy currency, materiałów do kraftowania. Te ligi mają na celu urozmaicić, powtarzam, urozmaicić rozgrywkę dla osób tworzących, jak i dla społeczeństwa, które będzie brało udział w tym wydarzeniu. Hashtag ukłon dla streamerów. Filozoficznie ważne dla twórców gry jest to, aby prywatne ligi nie ułatwiały rozgrywki, a takie specyficzne wydarzenia jak Flashback, Turmoil bądź Mayhem będą dalej uruchamiane jak to było do tej pory, czyli ligi specyficzne na określony czas, oczywiście z nagrodami. Przeważnie były to ligi tygodniowe, dwutygodniowe bądź po prostu miesięczne. A teraz przejdźmy do cennika. Prywatnych lig przedstawia się on następująco. Koszt stworzenia takiej ligi na 10 dni z 10 slotami dla graczy to 120 punktów. Dodatkowe 10 slotów dla graczy to 60 punktów, a dodatkowe 100 600 punktów. Jest również możliwość wydłużenia naszej ligi o 10 dni i to jest koszt 60 punktów lub zakupu dodatkowych 30, za który zapłacimy 180 punktów. Dodatkowe modyfikacje, które sprawiają, że gra jest trudniejsza, można dodać za darmo podczas tworzenia ligi, a wiemy, że to nadejdzie już za tydzień. Warto również wspomnieć, że w dowolnym momencie po rozpoczęciu ligi można wydłużać ligę, jak i dokupywać sloty dla graczy. Obecnie nie można przedłużać ligi dłużej niż 2 miesiące, to też jest bardzo ważna informacja, ponieważ system jest nowy i wciąż twórcy gry eksperymentują z nim. A jak wiemy, liga w PoE trwa aż 3 miesiące. Ciekawe, jak sobie twórcy z tym poradzą, prawda? Natomiast teraz przejdźmy do modów bądź modyfikacji, jak to woli, które będziemy mogli dodawać do naszych lig. Prezentują się one następująco. Zwiększony Monster Damage, Life, Speedy, czyli poruszanie się stworków, Elemental Damage i Projectile, czyli bazowe ilości pocisków, które wypuszczają moby. Kolejnym modem jest mod Reduce Player Resistances, czyli zmniejszone resy. Osobiście muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że czekam na więcej konkretów, jeśli chodzi o ten mod, bo jak wiecie, po skończeniu aktu 5 i 10 spadają nam resy po 30, co w sumie daje 60. A co by się stało, jakby spadały po 60, bądź chociaż 45, co w ogólnym rozrachunku daje nam 90 lub 120. Ciekawe. Kolejnym utrudnieniem, które będzie można wybrać na lidze, jest granie bez staszów, ale to jest mod specjalny tylko i wyłącznie dla masochistów. Nie daje on możliwości przechowywania przedmiotów na później. Można porównać ten mod do trybu SSF, Solo Self Found, w którym w wielu przypadkach udowadniamy, że nasze postacie są w pełni samowystarczalne. Tutaj hashtag Kappa Pride. Chcielibyście uczestniczyć w czymś takim? Podołaliście by? Podołaliście by? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Następnym modem, który będzie do wyboru, jest mod No Magic or Rare Items Drop. Jak sama nazwa wskazuje, że nie będą spadać nam niebieskie ani żółte itemy. A co za tym idzie? Będziemy inaczej postrzegać currency, które wypada z mobków, progresując content. Każdy Orb of Transmutation bądź esencje będą miały bardzo duży wpływ na rozgrywkę. Kolejnym modem, moi drodzy, jest mod No Vendoring. I w tym modzie chodzi o to, że nie będziemy mogli kupować, jak i sprzedawać itemków, robić recept, aczkolwiek cały czas będzie można wykonywać misje, realizować cele misji, jak i odbierać nagrody za daną misję. Czasem są to flaski, czasem jakiś żółty hełm, buty, rękawiczki, armor, ring, pasek,
bądź dżewel, legendarny, bądź żółty, niebieski. Powiem wam, że póki na jednej z lig nie zagrałem w trybie solo self-foundu, czyli tryb bez handlu, jak i bez party, mało co interesowałem się tym, co vendorzy oferują. Chodzi mi tutaj o itemki 3, 4, 5, a nawet 6-linkowe, bo udało mi się jakiś czas temu trafić taki item od vendora, które można było dorwać oczywiście za bezcen, bo były to ceny pokroju 1 transmut, 1 chromatic, 1 alt. Co jak co, ale one ułatwiały giereczkę. Tak samo, jeśli nie da się handlować, to trzeba będzie w inny sposób generować karencji. I tu podam jeszcze jeden przykład, gdzie wendorując legendarne itemy, dostajemy tak zwane alchemic shardy i kolekcjonując, łącząc 20 takich shardów, to w rozrachunku daje nam jednego alchemika. To też by znikło. Według mnie bardzo ciekawy i wymagający tryb. Lecimy dalej. Famine, Fimen, nie wiem do końca jak się to czyta, czyli głód po prostu. W tym utrudnieniu chodzi o to, że nie będzie dało się uzupełnić życia, many, energy, shieldu i flaszków wraz z powrotem do miasta lub po prostu po wyłączeniu, zrestartowaniu gry. Co w połączeniu z innymi modami możemy stworzyć po prostu ligę potwora. O tych modach już, moi drodzy, wiemy, ale GGG ma w planach dodać jeszcze kilka, jeszcze więcej, kilka kolejnych modów do systemu. Takich jak trwałość przedmiotów, gdzie jego jakość może stać się ujemna przy użyciu, a przedmiot ulega zniszczeniu po osiągnięciu minus 20 quality. I tutaj ja się pytam, gdzie jest kowal kappa? A tak serio, trzeba będzie uważać i zbierać takie karencje jak blacksmithy bądź armor scrapy. To by było na tyle, jeśli chodzi o mody, w które będzie mogła być zaopatrzona nasza prywatna liga. Teraz przejdźmy do kolejnego pojęcia, które występuje w całym temacie, do którego link znajdziecie w opisie. Czyli crowdfunding. Podczas tworzenia ligi będzie można wybrać opcję crowdfundowania płatności. Gracze zaproszeni do ligi mogą składać punkty na pokrycie jej kosztów. Coś jak skarbnik w szkole, aby osoba tworząca ligę nie została z tymi wydatkami sama. Na sam koniec informacja o challenge'ach w prywatnych ligach. Tworząc własną prywatną ligę, możemy oprzeć ją o jedną z głównych lig stałych, takich jak standard bądź hardcore, jak i lig wyzwań, które są aktualnie uruchomione. Chodzi mi tutaj o softcore, hardcore, delve, czyli tak zwane ligi z challenge'ami 3-miesięczne. Gracze z lig prywatnych są w stanie dobrowolnie przenieść postacie lub cały ligowy stan na partnerskie ligi, tak jak w zwykłych ligach SSF. Dlaczego? Ponieważ te prywatne ligi sprawiają, że gra jest trudniejsza, nie ma problemów z uczciwością gospodarek lig, w które zostają przeniesione nasze postacie. Do tego, jeśli liga prywatna zakończy się przed zakończeniem challenge ligi, a my taką prywatną ligę stworzymy właśnie na zasadach challenge ligi, gdzie za wykonywanie zadanek będziemy otrzymywać nagrody, to wszystkie mody zostaną utracone i wszystkie postacie znajdujące się na lidze zostaną przeniesione na ligę wyzwań. Jeśli chodzi o trade, to GGG napisało, że ligi prywatne będą narażone na regularne interfejsy API i będą indeksowane zarówno przez witryny handlu, takie jak PoeTrade, jak i trade na stronie głównej Poe. I tutaj nie do końca wiadomo, jak sobie z tym ludzie będą radzić, jeśli wyszukają item z prywatnej ligi na PoeTrade i się do nas o taki item odezwą. Chcecie coś dodać? Śmiało. Bo to by było na tyle w tym materiale. Dajcie znać, co myślicie o takim pomyśle GGG w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Piątka, cześć.